Nie ukrywam, że jest to dla mnie zaskoczeniem, że dostałem dokoptowane do kadry olimpijskiej i przyjechałem tutaj zdecydowanie nie na moim dystansie, bo na dystansie 20 km, ale jestem przeszczęśliwy, że mogę tutaj być z całą ekipą polską i oczywiście dam z Ciebie wszystko. Jak powiedziałem, nie mój dystans, nie moja bajka, ale cieszę się, bo to będzie mój pierwszy występ na imprezie mistrzowskiej na tym krótszym dystansie i pewnie jakieś doświadczenie na przyszłość. Jeśli patrząc na moją technikę chodu i na mój flegmatyzm poruszania się, że tak powiem, to ma olbrzymią znaczenie, jednak te moje ruchy są w stosunku do tych dwudziestkarzy zdecydowanie bardziej ekonomiczne, wolniejsze. No jestem po prostu, nie jestem typem zawodnika szybkościowego i przede wszystkim tu tkwi problem. Zdecydowanie przewyższam tych zawodników, którzy zdobywają medale na 20 swoją wytrzymałością i charakterem walki, gdzie na 40 km wychodzi naprawdę to charakter ducha i charakter walki. Dzisiaj nasz trener jedzie na rekonesans, przekaże informacje. Myślę, że nie jest w stanie to niczym zaskoczyć. Jest ogólnie podany procent, jaki może być nachylenia każdej trasy przez IAW, więc co możemy mieć? Nawrót, dwa nawroty, w tom i z powrotem, 20 okrążeń i koniec dystansu.